Widzę jeszcze nie jest koniec pokazu wielokładnych naszej marynarki wojennej. Zobaczymy jeszcze jego przygodę, które ma to MiG-14 nadleciał do nas z Zamocha, bo tam stacjonuje. MiG-14, maszyna dawnej produkcji radzieckiej, przeznaczona do poszukiwania, śledzenia i zwalczania okrętów podwodnych samodzielnie albo we współpracy z okrętami. Porucznik kapitan Słowon Krzyszka, drugi pilot, porucznik Mariusz Grudzień, jest komentatorem technikiem pokładowym Jarosław Rokowiak i obiecał nam pan kapitan, że powiedzą nam piloci sami, co robią. Thank you.
wytrzymuje kierownika. Ja przedstawiłem żałobę, powiedziałem pod kierownicą, że komandę pod kierownicą, to oznacza na wyższy stopień wojskowy. Teraz tylko obserwujemy efekt naszego działania, a w tym czasie pokazuje nam, że dziecki wody pozwyczajowo i ta ciężka maszyna, a mamy takich wersji, że zaltamy okręty przewodnie, mamy takich aż 10-18 wersji podwodnej, a dwie do przystosowanych do prowadzenia działania ratowniczych. Śmigłowiec może lądować na wodzie i jego dolna część jest wykonana w postaci takich łodzi. No i jest wyposażony w pływaki, które stabilizują go po wylądowaniu na powierzchni morza. Dzięki temu właśnie głowca należące do marynarki wojennej podlegają innym przepisom, możemy je zobaczyć z bliska i mogłem się zaprezentować realnie zamiarza przejścia. Teraz w tej chwili wszystko samą wodą. Tylko dzisiaj bardzo trudno, że zrozumienie zawiczy na wodzie nie robi się taki bałagan. Z tym podwiewnikiem nie jest tak silny. Rozkłada się to wszystko.